Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku opowiem Wam o rozmiarach ramek dla pszczół. Rozmiary ramek są to bardzo ważne rzeczy, ponieważ na samym początku, gdy wybieramy typ ula, w którym będziemy gospodarować, no to musimy poznać różnego typu ramki, żeby wybrać jak najlepszą. Teoretycznie można przygotować ramkę, jaką sobie wymyślimy i najprawdopodobniej pszczoły zagospodarują tą ramkę bez większych problemów. Nietypowe ramki są złym wyborem, ponieważ będziemy mieli problemy z dokupieniem uli do takich ramek. Będziemy musieli te ule robić sami. Dobrze jest wybrać standard ramki, którą możecie dokupić u kilku sprzedających. Chodzi o to, żeby miały takie same wymiary i pasowały z korpusami, które są standardem. W tym filmie wziąłem pod uwagę takie najbardziej znane ramki i teraz będę wymieniał te ramki od ramki, która posiada największą przestrzeń roboczą dla pszczół. Największą ramką, jaką miałem w rękach, no to jest warszawska poszerzana. Ma ona wymiary wewnętrzne, czyli tam, gdzie jest plaster, 28 cm na 40,8 cm. Jest to ramka pionowa. Podobnych wymiarów jest ramka Dadant. Jest ona ramką poziomą i ma wymiary 41,5 cm na 27. Następną ramką jest ramka warszawska. Jest to ramka pionowa i ma wymiary szerokość 22 cm i wysokość 40,8 cm. Ramka Langstroth jest ramką poziomą i ma wymiary 41,5 cm szerokości i 20,5 cm wysokości. Jeżeli chodzi o te ramki Langstrotha, no to jest kilka wymiarów. Napiszcie w komentarzu, na jakich wy wymiarach gospodarujecie. Ramka Wielkopolska jest chyba najbardziej popularną ramką w Polsce. Ma ona wymiary 34 cm na 24 cm. Jest ramką poziomą. Ramka Ostrowskiej ma szerokość ramki Wielkopolskiej, tylko jest niższa o 3 cm, czyli wymiary jej to jest 34 na 21. Ramka Dadant występuje w odmianie 1/2 i wymiary tej ramki to jest szerokość 41,5 cm i wysokość 12,5 cm. Ramka Wielkopolska 1/2 ma wymiary 34 cm szerokości i 11 cm wysokości. Wszystkie te wymiary są to wewnętrzne wymiary w ramce, tam gdzie znajduje się plaster miodu. W tabeli numer 1 macie też powierzchnię całkowitą, wyszczególnionych do każdego typu ula i ilości ramek. Te dane posłużą mi do obliczenia, ile maksymalnie miodu może zmieścić się w danej ramce, jaka jest masa danej ramki i ile komórek pszczelich występuje na każdej z tych ramek. W tabeli numer 2 znajdziecie informację, ile komórek pszczelich znajduje się w ulu. Ta informacja jest nam potrzebna po to, żeby uzmysłowić sobie, jak będziemy na danym z uli pracować. Jeżeli chodzi o ilość komórek na plastrze, no to wyznaczyłem ją w ten sposób, że policzyłem po prostu komórki na węzie z ramki Dadant. To, co wyliczyłem tutaj z tej węzy, no to mnożę razy 2, ponieważ mamy komórki z jednej i z drugiej strony węzy. Musicie tutaj mieć na względzie, że tych komórek jest mniej, ponieważ tu jest maksymalna liczba komórek. Zdarza się, że na dole ramki nie wszystkie komórki są odbudowane, a węza zgryziona. Dlatego podane wartości w tabelkach są maksymalnymi, jakie można osiągnąć. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja zawsze przyjmuję sobie coś takiego, że w gnieździe 60% powierzchni plastra jest przeznaczone na czerwienie, czyli miejsce, gdzie pszczoła składa jajko, potem wychowuje się larwa, aż do powstania dorosłej pszczoły. Ten okres trwa 21 dni dla robotnicy. Na tych 40% powinny być zapasy dla pszczół, czyli pyłek, miód i inne składniki, które one potrzebują. Królowa może złożyć od 1500 do 3000 jaj dziennie. Ja tutaj uwzględniłem w tabelce, gdy królowa składa 2000 jaj i 2500 jaj dziennie.
dziennie. W tabeli uwzględniłem 21 dni rozwoju pszczoły od jajka do dorosłej postaci i ten czas trzeba liczyć, że komórka jest zajęta. I w przypadku, gdy królowa matka składa 2000 jaj dziennie, to ta przestrzeń, która jest na czerwienie, zostanie zaczerwiona na przykład w ulu Dadant na 10 ramkach po 26 dniach. W ulu wielkopolskim po 19 dniach. Jeżeli królowa matka jest bardziej jak gdyby wydajna, no to w ulu Dadant po 21 dniach już te 60% ramek zostanie wypełnionych i można powiedzieć, że w Dadancie jest to na styk. Jeżeli w tabelce pojawiają się ujemne wartości, no to matka już jest ograniczona w czerwieniu. Można sobie też radzić, że zmniejszając liczbę zapasów dla pszczół, ale można doprowadzić do takiego stanu, że pszczoły są w stanie zareagować, że jest brak pokarmu i same ograniczą matkę w czerwieniu. Jeżeli rodzina będzie miała zbyt mało miejsca, no to będzie bardziej skłonna do wyrojeń. Można dołożyć takiej rodzinie nadstawkę, która poszerzy gniazdo. Musimy się liczyć tylko z tym, że jest to podwójna liczba ramek i podwójny czas podczas przeglądu, jeżeli chcemy przejrzeć całe gniazdo. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. I tutaj też wyszły zalety dużej ramki, że 10 dużych ramek może w pełni zaspokoić potrzeby powierzchniowe mocnej rodziny. Duże ramki też przysparzają kłopotów, jeśli chodzi o ciężar całego gniazda. Jeżeli macie pasiekę stacjonarną, no to można powiedzieć, że ten problem jest rozwiązany, ponieważ nie trzeba przenosić całego gniazda w inne miejsce. Ja będę przenosił te pszczoły, wywoził na rzepak, na grykę, dlatego nie mogę sobie pozwolić na to, żeby oprócz tego, że mam duże ramki ciężkie, mieć tak samo drewniany ul, który jest bardzo ciężki. Dlatego zdecydowałem się na ule wykonane ze styropianu i poliuretanu, które są bardzo lekkie. W tabeli numer 3 możecie znaleźć informację, ile waży ul wypełniony ramkami pełnymi miodu. Czyli nie ma tutaj uwzględnionej masy samego ula, czyli dennicy, korpusu, powałki i daszka. Czyli do tej masy trzeba sobie jeszcze doliczyć masę ula, którego chcecie zakupić. Oczywiście jest to wartość jak gdyby maksymalna, ponieważ w gnieździe na przykład Dadanta nigdy nie będzie w pełni wypełniony miodem. No chyba, że chcemy przenosić ul po zakarmieniu zimowym. Natomiast w ulu wielkopolskim może się zdarzyć, że będziecie mieli całą nadstawkę pełną miodu, czyli jest to około 27 kg. Napiszcie w komentarzu, jaką ramkę wy wybraliście i napiszcie dlaczego. Jeżeli chodzi o ramkę warszawską poszerzaną i Dadant, no to jest ona praktycznie tych samych rozmiarów. Różni się tylko tym, że warszawska jest pionową ramką, a Dadant poziomą. Pszczoły mają tendencję do odkładania pokarmu jak gdyby w górnej części gniazda i w tylnej, czyli jak najdalej od wylotka. I przy tych ramkach właśnie warszawskich często zdarza się tak, że pszczelarze muszą wirować ramki gniazdowe, które można powiedzieć są zabrudzone przez czerw i jak dla mnie, no to ja wolę wirować tylko same ramki nadstawkowe, a to co jest w gnieździe zostaje pszczołom. Temat rozmiaru ramek oczywiście nie został do końca wyczerpany, więc jeśli coś byście chcieli dołożyć, no to piszcie w komentarzu. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy. Cześć!